Witam wszystkich zebranych, mówi Zofia z Krakowa. Kim był Jezus? Tekst pamięciowy. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Mateusza, rozdział 16, werset 13. Od pierwszych dni działalności Jezusa ludzie dyskutowali na temat Jego tożsamości. Co ciekawe, te dyskusje trwają do dziś. Zaczęły się one już wśród współczesnych mu ludzi, wśród których wychowywał się i dorastał. Skąd ma tę mądrość i te cudowne moce? Czyż nie jest to syn cieśli? Czyż matce jego nie jest na imię Maria? Mateusza 13, werset 54-55. Mamy tu do czynienia z czymś, co można nazwać skandalem określoności. Mesjasz musi skądś pochodzić, ale przecież nie z miejsca, które tak dobrze znamy, a już z pewnością nie z rodziny tak samo zwyczajnej jak nasze. W taki czy inny sposób zasadnicze wątpliwości wyrażone przez mieszkańców rodzinnego miasta Jezusa kształtowały toczącą się na przestrzeni wieków dyskusję, często odzwierciedlającą dążenie do otaczania jego osoby mgiełką tajemnicy. Kim w rzeczywistości był Mesjasz z Nazaretu? Dlaczego mylono go z innymi postaciami odgrywającymi istotną rolę w dziejach narodu izraelskiego? Jakie wyzwania rzucono autentyczności i tożsamości Jezusa w wiekach, które nastąpiły po czasach nowotestamentowych? W jakim stopniu pisarze biblijni byli przekonani o jego tożsamości i jakie mieli ku temu powody? Oto pytania, na które postaramy się odpowiedzieć w nadchodzącym tygodniu. Nie Jan Chrzciciel. Zobacz Mateusza 16, 14. Pytania zadane po raz pierwszy przez mieszkańców rodzinnego miasta Jezusa były wielokrotnie i w różnych wersjach powtarzane podczas jego publicznej działalności, gdy spotkał się z ludźmi z wielu rejonów Palestyny, gdy na pół roku przed zakończeniem swojej ziemskiej działalności przechodził wraz z uczniami przez okolice Cezarei Filipowej, odczuł potrzebę zadania im ważnego pytania: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Mateusza 16, werset 13. Przeczytaj odpowiedź uczniów zapisaną w Mateuszu 16, 14. A oni rzekli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. W jaki sposób świadczy ona o ich zrozumieniu poruszanej kwestii? Dlaczego Jezus przywołał ten temat właśnie w tamtej chwili? Sprawozdanie na temat tego, co ludzie mówili o Jezusie, rzuca światło na to, w jaki sposób różne grupy społeczne odbierały jego działalność w kontekście swoich potrzeb i oczekiwań. Jak to możliwe, że niektórzy uważali, że mistrz może być Janem Chrzcicielem, skoro obaj żyli w tym samym czasie? Jakie aspekty działalności Chrystusa mogły przypominać misję Jana Chrzciciela? Skorzystaj z następujących wersetów biblijnych. Mateusza 3, 1, 3. A w one dni przyszedł Jan Chrzciciel, każąc na pustyni judzkiej i mówiąc: upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios, albowiem ten ci jest, o którym Izajasz prorok mówił, wypowiadając te słowa. Głos wołającego na pustyni: gotujcie drogę pańską, prostujcie ścieżki jego. Mateusza 4, 12 do 13. A gdy Jezus usłyszał, że Jana uwięziono, usunął się do Galilei i opuściwszy Nazaret, przyszedł i zamieszkał w Kafarnaum nad morzem na pograniczu krain Zebulona i Naftalego.
17. Odtąd począł Jezus kazać i mówić: upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios. Mateusza 14:1-2. W tym czasie usłyszał tetrarcha Herod wieść o Jezusie i rzekł sługom swoim: to jest Jan Chrzciciel, on został wzbudzony z martwych i dlatego cudowne moce działają w nim. Marka 1:1-5. Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Jak napisano u Izajasza proroka: oto posyłam anioła mego przed Tobą, który przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: gotujcie drogę Pańską, prostujcie ścieżki Jego. Na pustyni wystąpił Jan Chrzciciel i głosił chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów. I wychodziła do niego cała kraina judzka i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, a on chrzcił w rzece Jordanie wyznających grzechy swoje. Dzisiaj trudno nam zrozumieć, jak to możliwe, że niektórzy mylili Jezusa z Janem Chrzcicielem. Jednak zważywszy na brak w tamtych czasach środków masowego przekazu i powszechne korzystanie z informacji z drugiej ręki, w tym także zwykłych plotek, nie trudno było o zamieszanie. W końcu, jak wskazują powyższe wersety, nie brakowało w działalności Jana Chrzciciela i Chrystusa elementów podobnych. Jednak ci, którzy osobiście poznali Jana Chrzciciela, nie powinni mieć żadnych wątpliwości, że Jezus nie jest Janem Chrzcicielem. Łatwo jest patrzeć wstecz na cudze błędy i dziwić się, jak inni mogli je popełnić. W jaki sposób możemy uczyć się z cudzych pomyłek i zapobiegać w swoim życiu popełnianiu podobnych? Dziękuję.